To historyczna szansa dla Zambrowa. Tak wspólnie podczas ostatniej powiatowej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości mówili wszyscy zgromadzeni w Zambrowskim Parku Przemysłowym. W czasie spotkania zaprezentowali się dwaj kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą ubiegać się o mandaty posła i senatora w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Gościem specjalnym był poseł Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel. Andrzej Mioduszewski jest bardzo dobrym kandydatem, doświadczonym politykiem, pracował razem ze mną w resorcie rolnictwa, rozwoju wsi. Teraz jest dyrektorem PKS Białystok. Jest przygotowany do pełnienia funkcji posła Parlamentu Polskiego. Myślę, że społeczność Zambrowa, powiatu zambrowskiego powinna poprzeć pana Andrzeja Mioduszewskiego, poseł, który będzie reprezentował ziemię zambrowską, na pewno jest potrzebny, aby realizować szybciej rozwój tej części województwa. Kandydatem do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Prawa i Sprawiedliwości z powiatu zambrowskiego będzie Andrzej Mioduszewski. No już jesteśmy na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Kampania była intensywna, była krótka tak naprawdę, ale bardzo intensywna, co wszyscy mogli zauważyć. Ja też bardzo ciężko pracowałem. Codzienne spotkania wśród mieszkańców i wsi, i miast, i różne targowiska. Także bardzo, bardzo to była dla mnie też nauka duża i słyszałem dużo podpowiedzi ze strony społeczeństwa, co potrzeba, jakie jeszcze są problemy, także zamierzamy w tej kampanii już jeszcze tak do końca w tej energii dotrwać. I proszę Państwa, no 13 października zapraszam wszystkich serdecznie na wybory, żeby walczyć o to, jak będzie Polska wyglądała w przyszłości. Także mamy za sobą 4 lata, myślę, że to obiektywnie powiem, bardzo dobrych rządów i liczymy na więcej. Także zapraszam serdecznie wszystkich Państwa, wszystkich wyborców o czynny udział w wyborach i głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, głosowanie na moją osobę, na pozycję numer 21, Andrzej Mioduszewski, zapraszam. A do Senatu oczywiście wszyscy popieramy Marka Adama Komorowskiego. Ostatnie 4 lata pokazały, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Jako drużyna po prostu realizowaliśmy obietnice wyborcze, mówił Andrzej Mioduszewski, dodając, że mając posła i senatora, Zambrów mógłby zyskać więcej. Kandydatem do Senatu RP zaprezentowany w czasie konwencji był również Marek Adam Komorowski, który w związku ze śmiercią zgłoszonego kandydata PiS, Kornela Morawieckiego, został wyznaczony na jego miejsce. To jest niepowtarzalna na pewno okazja, żeby znów Zambrowa był poseł, bo mieliśmy tutaj posłów, jest Marek Krutkowski, był obecny tutaj na sali posłem, ostatnim posłem z naszego terenu był Wojtek Borzychowski, też jest tutaj obecny, ale już tak od kilku takich wyborów, to nam się nie udaje. Gdyby się udało, żeby był poseł, to możliwości dla tego regionu są zdecydowanie większe. Gdyby się jeszcze udało, żeby był w tym układzie, tak to się stało, był senator, to tym bardziej byłoby to wzmocnienie tego regionu. Po tych dramatycznych momentach sprzed tygodnia, jeszcze w zasadzie sprzed niecałego tygodnia, i gdy w Warszawie zapadła decyzja, że po śmierci pana Kornela Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość wystawi jednak kandydata w tym okręgu i taka propozycja została w poniedziałek złożona, wyraziłem na to zgodę. Czas dla mnie jest bardzo trudny, bo po pierwsze wstępuje w mandat osoby, mandat, kandydowanie do Senatu w osobę ważną dla Polski, ważną dla opozycji antykomunistycznej w tamtych czasach, która dużo zrobiła. No ale cóż, takie jest życie, taki jest czas, do tego nie wrócimy. Czas płynie nieubłaganie do przodu, trzeba realizować. Życie nie lubi pustki. Senator zostanie w tym okręgu wybrany, więc nie było wyjścia. Padła taka propozycja, ją przyjąłem. Wczoraj, w dniu wczorajszym z ministrem Dariuszem Piątkowskim uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych, a teraz od dzisiaj do końca kampanii, do piątku, trzeba robić wszystko, żeby przekonać do siebie wyborców. Co ja mam do powiedzieć? Ja będę zabiegał ze wszystkich sił na wzmocnienie tego regionu, regionu łomżyńsko-suwalskiego, a Zambrów jest częścią tego regionu, częścią tej
można powiedzieć, ziemi łomżyńskiej, byłego województwa łomżyńskiego, która mi jest bardzo bliska. Na sali nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, radnych miasta Zambrów i gminy Zambrów oraz licznej grupy sympatyków PiS, którzy w aktywny sposób brali udział w spotkaniu, okazując wsparcie kandydatom.